Teraz Rafał wraca w wyjątkowo smutnych okolicznościach. W niedzielę były król życia zamieścił w sieci kilka zdjęć, na których widać pokaleczoną i spuchniętą twarz. Celebryta opisuje szereg wydarzeń, które miały doprowadzić do dramatycznego wyglądu. Wczorajszy wieczór spędzałem ze znajomymi na koszykach. Zaraz po północy zmieniliśmy lokal, który znajdował się dwie ulice dalej. Normalny sobotni wieczór. Złożyliśmy zamówienie i ja na chwilę wyszedłem przed budynek. To była ostatnia chwila, którą pamiętam z wczorajszego wieczoru. Obudziłem się na ziemi napadnięty, ciężko pobity i okradziony łącznie z pieniędzmi z konta bankowego, pisze Grabias. Straciłem przytomność. Obudziłem się cały we krwi na ziemi. Coś strasznego. Jestem cały obolały, nie mogę chodzić, nie mogę się ruszać, wspomina Rafał Grabias tragiczny finał wieczoru na Insta Stories.